Potrzebowali tego zwycięstwa jak tlenu i udało się. Drużyna juniorów UKS Niedźwiadki Mosir Sanok w swoim drugim występie w finałach Mistrzostw Polski pokonała MKS Krakowię Kraków. Zobacz najciekawsze fragmenty tego spotkania. Thank you.
potrzebne były nam te 3 punkty. Bardzo dobrze wiedzieliśmy o tym. Wczorajszy mecz nas bardzo dużo sił kosztował, jednak pokazaliśmy, że ważna jest regeneracja, to co trener mówił. Powtarzał nam ciągle, że ważne jest na turnieju regenerowanie się jak najszybsze. Zrobiliśmy dzisiaj swoje, no jeszcze nie zapominajmy, że jutro jest kolejny dzień, kolejne punkty trzeba ugrać. No i tylko 3 punkty jutro. Od początku wiedzieliśmy, że każdy mecz będzie trudny. Od początku wiedzieliśmy, że w każdym meczu będzie bardzo ciężko zwycięstwo, dlatego cieszy nas to, że dalej jesteśmy w grze, że udało nam się jakby nasze szanse przedłużyć. Problem mamy z tym, że dużo kar łapiemy przede wszystkim. Trener nas na to uczulał, ale niestety nie udało nam się tego dotrzymać, ale najważniejsze, że 3 punkty jest. To jest najważniejsze dla nas w tym momencie. Podobnie jak w dniu wczorajszym, troszkę brakuje nam takiego panowania, spokoju. Jednak to są jeszcze młodzi chłopcy i te błędy wynikają, wydaje mi się, troszkę z nerwów, z nerwowego zachowania. Na jutro będziecie zregenerowani na tyle, żeby... No przede wszystkim trzeba się zregenerować, wyczyścić głowy, nowy dzień, nowy mecz, nowe punkty nam potrzebne. No i będziemy grali na 100% na pewno. Na trybunach bardzo dużo ludzi, świetna atmosfera. Chłopcy są bardzo zmotywowani przed każdym meczem, także na pewno to pomaga. W czwartek o godzinie 19:00 początek meczu decydującego o losach rywalizacji w grupie. Jeżeli Sanockie Niedźwiadki chcą awansować do półfinału Mistrzostw Polski, muszą pokonać Polonię Bytom.